10 lutego w godzinach południowych do jednego z domów położonych na terenie Mszany Dolnej miało miejsce włamanie. Sprawcy po dostaniu się do środka splądrowali pomieszczenia i zabrali z domu biżuterię i sprzęt RTV. Właściciel szacuje straty na około 3000 zł. Tę sprawę będzie wyjaśniać komisariat policji w Mszanie Dolnej. Czy na przestrzeni ostatnich kilku dni były podobne tego typu włamania, czy policji coś wiadomo na ten temat? To znaczy się, na przestrzeni kilku, może tygodni, odnotowaliśmy kilka włamań na Limanowszczyźnie. Sprawcy działają w jeden taki w miarę sposób. Chodzi o to, że znajdują najsłabsze miejsce w domu, gdzie można pokonać okno, drzwi i dostają się do środka. Wynika to, świadczy to o tym, że obserwują wcześniej domy i pod nieobecność właścicieli dokonują włamań. W Mszanie przecież do włamania doszło w samo południe, praktycznie można powiedzieć, gdzie ludzie kręcą się, chodzą, a jednak sprawcy mieli tak dobre rozeznanie o porządku dziennym właścicieli, że byli w stanie w południe wejść do domu.